Witam was bardzo serdecznie, ja jestem młodszy aspirant Darek Połeczka. Cicho bądź! Proszę się uciszyć, to jest policja, ty jesteś na lekcji. Co to było? No, trochę szacunku do aspiranta, tak? Zostałem poproszony przez dyrektora, swoją drogą bardzo przystojnego dyrektora. Ja muszę coś powiedzieć. Żeby przeprowadzić z wami rozmowę. Bo dopiero zaczyna rozmowę. Tak, tak, będę z wami dzisiaj rozmawiał. Co, czekaj, kto to powiedział? Kto to powiedział? Co to było? Ten sam. Kto to powiedział? Mission fail! Ja nie wiem. Ten sam. Ja mam coś do pogadania ty z tobą. Ty to powiedziałeś? Ty to powiedziałeś? Tak, tak nie, słyszałem. Ja mam coś do pogadania. Ja tak słyszałem, że to on powiedział. Ten niebieski plecak. No. A potem będziesz, tak, pobiją cię w szkole, to od razu będziesz Beksonalo przyjeżdżał do nas. Ja, o kurczę, jo, to jest agresywny policjant. Nie, nie, spokojnie musimy. Daj wsiąść lepiej. Lepiej uczycie, tak, kurde, lepiej. W szkołach dzieci, a nie, nie, sprawdzacie złodzieje. Gdzie jest mój rower? Słuchaj, ukradli ci rower? Zacznijmy od tego może, po co ja tutaj jestem, tak? Bo wy tutaj sobie gadacie, żarty stroicie, a ja jestem tutaj w poważnej sprawie. Tak. Dyrektor powiedział, że u was panuje ogromny hejt. Czy to prawda? Nie. To prawda. W szczególności na tego z przodu. Role się odwrócą. Da. Nie, ale tylko wtedy, kiedy się dał gdzieś latać. Ty spóźniony do ławki, w tej sekundzie. Bo chyba Paweł go podsiadłeś, wiesz? Weź tego kujona ode mnie! O, jest, ale się wystraszył. Bliźniak od tosta, Przed chwilą pytałem, czy u was jest hejt i właśnie to jest dowód tego hejtu. Panie Palionie, czy ty... Może ty się wypowiedz na temat hejtu, tak? Ja ogólnie lubię ludziom pomagać i moim zdaniem role się odwrócą zawsze. Ta. O, wow! Ale przepraszam. Role się odwrócą! Rozumiem. Musisz do toalety, przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Krew ci leci z nosa! Tak, idę szybko do toalety. Co temu zrobisz, ty? Aż tak dostał, że mu krew z nosa leci? Dobra, nie, panowie, powiem wam tak. W pracy policjanta ważne jest to, żeby panować nad emocjami, dlatego ja jestem panie policjancie, Panie policjancie, ja mam prośbę, czy ja mogę pójść za moim kolegą ukochanym, prawda, bo martwię się o to, że on sobie za bardzo nos rozwalił. Ja może bym go przypilnował, jakby zemdlał? A ty pójdziesz z nim co, i będziecie sobie razem tamten? No nie, ja po prostu będę go pilnować, żeby mu się nic nie stało, nie? Hejter, siadaj! Rozumiem, dobra, może proszę zaraz wrócę. Tylko szybciutko. Dobrze, dobra, szybciutko. Dobra, zaraz wrócę. Dobra, a co nie znało z koleżanką? Dobra, o, Palion, co ty robisz? Dlaczego ty go... Wiem, gdzie jest. Dlaczego ty ją bijesz? Zarobiłem pitos. Jak zero... Ile? Jaki ty masz łeb? Jaki ty masz ryj? Co to się wyprawia? Ej, dobra, już widzę, że się obtarłeś. Idziemy na chemię, chodź szybko. Jak na chemię? Pokazać. Szukaj sali chemicznej. Chemia na górze jest sala chemiczna, tu. A czemu na chemię? O co, musisz o co chodzi? Musisz coś pokazać. Czekaj, ja jako nie możesz pamiętam, się bać, nie możesz chemia, się bać. Czekaj, to nie tu, w tamtą stronę. Chemia. Nie tam, możesz tutaj. Się bać, pamiętaj. Nie boję się, stary, dlaczego twierdzisz, że się boję? Czekaj, biorę gaśnicę na wszelki wypadek. Dobra, lecę za tobą. Tu? Tu jest sala chemiczna? Ta? No jest, no. No nie, no ty zabrałeś znowu to! Odłóż to! Nie możesz się bać. Widzisz to? Co to jest? Ej, co to jest, stary? Nauczyciel chemii jest powalony i zrobił jakiś tajny składnik. Co, ja mam to wypić? Wypij to. Nie, ja się boję. I zostawiam, ale ja lepiej stąd ucieknę. Wypij to, ja zostawiam ci z ciebie samego z tym. Co? Dlaczego ja mam to wypić? Dobra, trudno, ja raz się żyję. Czym chata bogata, tym pije... Co mi się wyprawia? Co jest grane z tym Hulkiem? O nie, dobra, nie mogę wyjść stąd. Nie mogę stąd... O, dobra, pyk. O nie, jej, jak mnie nauczyciel zobaczy, to nie ma przekichany. Klasę ewakuować się! Hulk! Co się stało? Jaki Hulk? Halo! Panie policjancie! Panie policjancie! Nie ruszę się! Nie, ani kroku! O Jezu! Napotkałem mały problem. To jego wina! Będziesz mnie jeszcze raz uderzysz, ty! Uciekajcie! Plecaku! Uciekajcie, uczniowie! Nie, panie policjancie! To wszystko jego wina, on mi dał ten napój! To ten! Dorwego, chodź tu do mnie! Kurde, poszedł! Jak przeciął! Pobije mnie! Kurde, podniosłeś rękę nie na tego, co trzeba. Jak się nazywasz, uczniu? Nazywam się... Alfred. Alfred. Słuchaj, Alfred, widzę, że trochę coś ci zaszkodziło, jest troszeczkę zielony. Ale powiem ci, że nie złamaj... Żeby pan się nie złamaj... Co ty robisz? Wywalaj stąd! Co jest? Ej! Ale ty masz bicepsy ogromne, jak ja udo! Uratowałem panu życie. Niech pan podziękuje. Dzięki!
Dzięki. Ogólnie to tak, jak coś, to powołaj się na Dareczka Pałeczkę, to jak będziesz miał jakieś problemy z policją... bo on strzela! Dzięki. On strzela, hejter, będę się pomagał. Jak ci zaraz walnę, to leć stąd. Poszedek. Czy jest tu jakiś hejter? Dobra, nie, ja mam tego dosyć. O ty kurde! O nie, będziesz tym walcem mnie rozjeżdżał nauczyciela tutaj, prawda? Puh! Nie mogę. Łatwo! Ej, co jest? Mam na niego sposób! Nie! Mam na niego sposób, trzeba go walce przejechać! No to zobaczymy, jak ten sposób zadziała. Dawaj teraz. Ja ci zaraz walę w dół. Problem. Bo mi się zaraz skończy, Zaraz mi się skończy bycie Hulkiem. Nie, no ja nie mogę. Zaraz kiedy ja się. O, dobra, wyprostowałem dyrektora. Się. Wyprostowałem taki się. Walec. Gdzie jest ten, który dał mi ten napój? Ja idę zaraz po pana dyrektor. Poszedł. Finom dal. Dobra, gdzie jest Palion? To mi dał ten napój. Ja jestem przy fontannie, chodźmy tu. Dobra, idę do fontanny. Tylko ja już się wyleczyłem. Jesteś wyleczony? Wyleczyłem się, ale to jest twoja wina. Teraz ty idziesz to wypić. Teraz ty idziesz. Co ty wyprawiasz? Teraz ty idziesz się napić, jak taki cwaniak byłeś. Co ty robisz? Role się odwrócą. Dlaczego on tak poleciał? Co się stało? A ty co? Role się odwróciły. Dobra. Kajo, jest. No to dawaj, idź się napij teraz ty. Dobra, kto inny? Dawaj, kto chce się napić tego Hulka? Chodźcie. Chodź, teraz ty będziesz pił. Teraz ty. Ej, no co robisz? O, Lowina. Co się stało? Dlaczego ty tak... Kliknij B. B? Oha, okej. No okay. Ej, kto to był? Co to był? Dobra, Dawidzie, bo tu... Co jest gra? Nie no, ta gra... No ale się kurde odwróciły! No ale dobra, już nie bij kobiet, ty! Zginę. Witam panie nauczycielu, gdzie się, co się stało z panem policjantem? Ej, on ma na wiem, chciałem o to zapytać, bo... Doszły mi informacje, on na walkie-talkie mi powiedział tylko i co? Całkiem możliwe, że leży połamany, gdzieś tam, w tamtą stronę musi pan pójść. A jak było na sprawdźmy, chodźcie wszyscy do sali chemii. Panie dyrektorze, mogę panu coś pokazać? Zapraszam za mną. Pewnie. Idziemy do sali chemii. Ej, co tak biegnie? Czekaj, Paweł, niech to nauczyciel wypije. Oj, ci łobuzy to są w ogóle. Zapraszam. Tacy raz wydrzeni. Na górę zapraszam. Ej, chcą taki być. To bezstresowe wychowanie normalnie w tych czasach to tak, jest tak. Tak, to jest samo zło to bezstresowe wychowanie. Zapraszam tutaj, Zapraszam tu. Panie dyrektorze, przygotowałem... Gdzie pan jest? Ej! No dej! Panie dyrektorze, zapraszam tutaj. Idę. Tu. Ja wraz z moimi kolegami stworzyliśmy otóż to ten eliksir. Ten eliksir sprawia, tak, że jest pan szczęśliwszy. Może pan spróbować. O, powiem ci, że szczerze, to z moją kobietą to przydałoby się wiele takich eliksirów. O, ja piję spokojnie. Takie eliksiry, ale po nich mnie trochę głęb boli następnego dnia, ale chętnie sobie łyknę. Jasne, niech pan se gulnie. To se gulnam. Gulnam. O kurde, ale dobre. Jest młyn na bani. Dobra, słuchajcie, uciekajcie, bo się zamienił się. O nie. Jak się zostaw to gasicę, zostaw... Co ja się tu wyprawia? Dlaczego ja mam... Wygląda? No nie, no i zabił mnie. No już się zamienił, jest na górze, uważajcie na niego. Gdzie on jest? Gdzie jest, panie nauczycielu, jak pan się czuje? W sali chemicznej, on nie może wyjść. Ja nie mogę wyjść. Parę trzeba kucnąć. O Boże. Ale jak się kuca? Na co się kuca? O właśnie. O jest, wyszedł. Czekaj, ja biorę to. Biorę to, panie. Czuję się silniejszy. Zapraszam. Co ty robisz? Ja nie mogę go, zabrać na to, nie mogę go powstrzymać tą bronią. No dej! To nie działa! Ja dostałem! Stałem! Nie, bije mnie nauczyciel! Chowam się pod schody! Nie, nauczyciel! Dobra, uwaga, robię tak. Rozmawiamy. Co porozmawiamy? Co ty mi dałeś do tym eliksirze? Powiedz mi szczerze. To nie jest nic złego, to jest po prostu takie coś. Zamienił się jak pan. Jak ja się kobiecie pokażę, przecież jestem cały zielony, jak Palion wyglądam. Zemdlałem. Już wracam, panie nauczycielu. Ej, nie mogę chodzić. Możemy kontynuować naszą rozmowę, ja jestem z powrotem. Tak, ja jestem strasznie zielony, to powiedz mi, jak to się... Spokojnie, to jest efekt odwracalny, Boże, jaki ty masz duży łeb. No, ja jestem, wszystko mam takie wielkie, zaraz wrócę. Tak. Gdzie jesteście? Ja na osiedlu. Jesteśmy na dole, gdzie wy jesteście, chłopaki? Chłopaki, bo nauczyciel się zamienił w Hulka. Biegnę. Jasny gwint, panowie. Co on ma, skąd ja masz? Ale jest Hulkiem? Jest, nauczyciel jest Hulkiem. Ja chcę być taki na zawsze. Gdzie jest? Taki na zawsze? Jest, tu po schodach łazi, chłopie. U góry? Tu jest na tym, tu jest. Ale nie działa to na niego. Ała! Co ty chcesz zrobić? Nie bij mnie! Co to było? O ty gnoju! Dostaniesz na dupę!
Dobra, biorę kij baseballowy, tak go jedynie można pokonać. Proszę, proszę, proszę. Dobra. Role się odwrócą. Pomocy! Ej, ten co? Nie no! Zmienił się! Co się stało? Co ty się wyprawiasz? Ja nic nie pamiętam, co ja tu robię? Panie dyrektorze, miał pan zły sen. Dobra, Davidson, chodź, teraz ty się napijesz. Chodź, napijesz się tego pozytywnego eliksiru. Stary, kurde, ja stary, ale to jest sama przyjemność, zobaczysz, jaki będziesz silny. Ta przyjemność, kurde. Spokojnie, ten efekt... Panie, co się stało. Ten efekt później wraca, tu masz, patrz. Eliksir, eliksir mocy, dawaj. Jezu, bo się nawet nie zastanowił, jak przechylił to od razu. Pan rośnie, rośnie duży. Jest, jest. O nie, 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 dobra. Wychodzimy, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd. Czuję moc. Czujesz moc? Czuję moc. Nie, dlaczego ty jesteś? Nie, on jest jakiś agresywny! Ała! Nie, no zabijesz mnie! Zabijesz mnie! Uciekajcie, uciekajcie, on jest agresywny! On jest za bardzo agresywny! Ała, no kto mi to robi? Go tu! Kto mi to robi? Uciekajcie! Nie, nie, nie! Uciekam, uciekam przez to, uciekam przez to! Uciekam przez to, wybiegłem ze szkoły! Uciekajcie, uciekajcie! Jezus, jest cały poturbowany! Ej, zabił mnie! No to uciekajcie od niego! Kij do ręki baseballowej się brońcie! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja się ukryłem. Ja wybiegłem ze szkoły. Ja wybiegłem ze szkoły. Ej, on jakiś agresywny jest za bardzo. Paweł, chodź tutaj do mnie. Gdzie ty jesteś? Tutaj, tu chodźcie, tu chodźcie. Jest ze mną tata hater i hater. On mnie goni, zamykam jest za tą szkołę, zamykam tą szkołę. A gdzie ty jesteś, Paweł? Gdzie ty jesteś? Obok aut! Idę tam do ciebie, idę do ciebie. Chodź tu, chodź tu. Chodź tutaj, na górę, na górę. O nie, o nie, 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 lata tu. Skąd ty masz plec? A nie, tu hejter. Ała, zostaw mnie! Zostaw mnie. Zostaw mnie. Jaki mnie. Poleciałem! Dawajcie do samochodu, szybko, do samochodu. Już jadę, już lecę do samochodu. Lecę do samochodu. Nauczyciel odleciał. Lecę do samochodu. Lecimy, uciekamy, 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 uciekamy. Wsiadajcie do samochodów i zwiwamy stąd. Dobra, chodźcie, chodźcie za mną. Jazda! O nie, goni, goni nas! Uważajcie, uważajcie! Czekaj! Jak on uderzy, to jest koniec, jak on uderzy, to jest koniec. Dobra. Jaki on jest szybki! Aaaa, jest za mną, tuż za mną jest! Lewo, lewo. Tu nie ma przyjazdu! Chodźcie tu! Wyleciałem poza! Wyrzucił cię poza mapę? Ja obkręciłem to jakoś, nie dorwie mnie. Nie dorwie mnie, uciekam od niego. Dobra, gdzie on jest? Znikł! Ale stęka, jako stęka. Nie, dobra, ja się... Nie! Goni mnie! Ty samochód! Czemu mi nie jedzie samochód? Nie!